Przed Państwem rozmowa o wdrażaniu technologii z perspektywy osób, które zajmują się tym na co dzień. Integratorzy współpracujący z DBR77 opowiedzą nam nie tylko o swoich sukcesach, ale przede wszystkim o wyzwaniach i bolączkach, które spotykają ich na co dzień we współpracy z zakładami produkcyjnymi. Zapraszam na rozmowę Katarzyny Marszałkiewicz, Country Commercial Managera DBR77 z przedstawicielami firm Baumalog, MST Automation, Pagero oraz Tasco Project. Do zobaczenia. Dzień dobry. Witam serdecznie podczas trzeciego panelu, pierwszy dzień konferencji DBR77 pod tytułem Transformacja produkcji z perspektywy integratora, problemy i rozwiązania. Ja nazywam się Katarzyna Marszałkiewicz i jest mi niezmiernie miło być moderatorem tej dyskusji. Podczas tego panelu eksperci przedyskutują zmiany obserwowane w rynku w ciągu ostatnich lat. Omówimy najgorętsze problemy, z jakimi integratorzy borykają się podczas realizacji kontraktów. Dyskusja skupi się na rozbieżności wymagań klientów, a możliwościami technologicznymi dostępnymi wśród integratorów. Eksperci omówią także główny problem w branży w zakresie braku możliwości rozwoju małych i średnich firm integratorskich wynikających z wymagań kontraktowych w zakresie bezpieczeństwa finansowego transakcji. Moimi gośćmi w dyskusji są Małgorzata Strzelbicka, MST Automation, Bartosz Graczyk, Tasco Project, Marcin Kozłowski z firmy Baumalog oraz Oskar Olszewski, Pagero. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nie ukrywam, że na ten panel czekałam pół dnia. Mam nadzieję, że to będzie jeden z najgorętszych paneli. Szanowni goście, będzie mi bardzo miło, jeżeli powiecie kilka słów o sobie dla naszych widzów. Myślę, że zaczniemy od Małgosi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję Kasiu za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło tutaj się spotkać w tak zacnym gronie. Ja nazywam się Małgorzata Strzelbicka i reprezentuję firmę MST Automation. Jesteśmy nie tylko integratorem robotów przemysłowych, ale także firmą starającą się podchodzić do naszych klientów w szerszym zakresie, patrząc jakby na całą ideę przemysłu 4.0, także łącząc ich potrzeby informatyczne, produkcyjne, logistyczne i wszystko, co jest z tym związane, więc myślę, że te wszystkie problemy, o których tutaj wspomnieliśmy na początku, są u nas codziennością, ale są też kluczowe do rozwiązywania naszej pracy zawodowej. Bardzo dziękuję. Poproszę o przedstawienie pana Bartosza. Dzień dobry, Bartosz Graczyk. Również dziękuję za zaproszenie na platformę do dzisiejszej debaty. 18 lat w branży automotive, od jakichś powiedzmy 14 lat typowo związane ze stanowiskami zrobotyzowanymi. Jestem dyrektorem dwóch działów. Jeden to jest realizacja kontraktów w branży automotive, drugi cały dział związany z automatykami, robotykami i projektantami elektryki. My oferujemy jako Tasco Project kompleksowe rozwiązania od fazy projektowej, wykonawczej, montażowej i uruchomieniowej u nas i finalnie u klienta. To tyle. Super. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie. Witam Ciebie również, Marcinie. Ja to samo poproszę Ciebie kilka słów dla naszych widzów. Katarzyno, do mnie, tak? Tak, tak. Okej, okay, już przedstawiam się. Marcin Kozłowski, jestem założycielem i prezesem zarządu Baumalog spółka z o.o. Jako przedsiębiorstwo istniejemy ponad 13 lat. Zajmujemy się automatyzacją przetwarzania blach w arkuszach, a druga część dotyczy obróbki elementów dłużycowych, takich jak profile rury blachy. Tylko w tym zakresie się wyłącznie specjalizujemy i instalujemy nasze maszyny w Polsce, jak również w wielu krajach Europy czy na świecie. A ja jestem dzisiaj w roli, powiedzmy sobie, też dwóch kategorii firm, dlatego że jesteśmy producentem naszych rozwiązań, ale również jesteśmy integratorem. Bardzo dziękuję. Oskarze? Dzień dobry wszystkim. Cześć Kasiu, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tej konferencji. Ja jestem częścią zespołu Pagero, firmy integratorskiej, która na rynku jest około 15 lat i to, w czym się specjalizujemy, to jest przede wszystkim montaż. Tworzymy linie, robotyzujemy produkcję głównie w branży automotive, natomiast czy branże aerospace, czy branże meblarskie też się u nas pojawiają. I przede wszystkim na wstępie mogę powiedzieć, że
Tematy, które dzisiaj chcemy poruszyć, uważam, że są bardzo ważne, bo dla wielu z nas wydaje się, że automatyzacja to tak naprawdę właśnie postawienie robota, uruchomienie procesu i potem handshake z klientem, z producentem. A tak naprawdę tutaj mierzymy się z dużo szerszymi wyzwaniami właśnie w zakresie finansowym, w zakresie logistycznym. I jeszcze raz dziękuję za to, że dzisiaj te tematy możemy poruszyć. Ja również dziękuję, że jesteście z nami. Myślę, że tak w formie rozgrzewki zadam pierwsze pytanie. Myślę, że będzie ono dość proste. Powszechnie uważa się, że zrobotyzować można jedynie procesy produkcyjne powtarzalne. Czy spotkaliście się z rozwiązaniami, które przeczą tej tezie? I poprosiłabym o udzielenie odpowiedzi ciebie, Gosiu. Dziękuję. No, najłatwiej jest robotyzować te procesy, które uważane są za proste, tak, i powtarzalne. Natomiast jakby w pracy zawodowej widzimy, myślę, że bardzo dużo takich rzeczy, które nie są takie oczywiste, jak na przykład inspekcja, konserwacja, montaże produktów niestandardowych, bo to, co jest powtarzalne, często już gdzieś u klientów łatwo jest robotyzowane. Natomiast przecząc temu wszystkiemu, myślę, że najlepszym przykładem są procesy trudne, procesy, które wymagają pracy ludzi w warunkach ciężkich, czy to na przykład przy niskich, wysokich temperaturach, czy na przykład procesy brudne, tak? Jednym z takich procesów, myślę, że jest to, nad czym my się bardzo mocno skupiamy, jest na przykład zrobotyzowane szlifowanie, ze względu na to, że jakby samo szlifowanie robotem nie jest niczym skomplikowanym, tak? Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę warunki polskie i to, że na przykład firmy mają niską seryjność, to już może nam się okazać, że czas przezbrajania robota przemysłowego będzie dłuższy niż faktycznie jest potrzeba tego na produkcji. Dlatego tutaj myślę, że robotyzacja i nowoczesne technologie otwierają nam takie możliwości, jak na przykład wykorzystanie rozwiązań informatycznych, wykorzystanie sztucznej inteligencji. My na przykład stworzyliśmy oprogramowanie, które pozwala automatycznie generować trajektorie szlifowania, minimalizując praktycznie bardzo mocno czas potrzebny na stworzenie tej ścieżki do szlifowania, przez co proces, który teoretycznie jest prosty i powtarzalny, jednak seryjność jest niska, więc nie uważałabym go jako prostego procesu w polskich warunkach do robotyzacji, jest bardzo prosty, ale możemy także odbiegać od tych procesów typowo zrobotyzowanych i jeśli chodzi o samą branżę przemysłową, możemy spojrzeć na taki najbardziej nieoczywisty przykład tego, co nie jest proste, jak na przykład medycyna wykorzystuje robotyzację, tak? Może to nie są te roboty, z którymi pracujemy na co dzień, ale to jest chyba najpiękniejszy przykład tego, w jaki sposób roboty potrafią zastąpić człowieka przy bardzo skomplikowanych operacjach, pokazać jak niezwykle ogromny jest potencjał tego, tak? Jeśli w takich tak ważnych i kluczowych miejscach nawet dla życia człowieka roboty potrafią sobie poradzić, to myślę, że potrafią sobie poradzić przy wszystkich zadaniach przemysłowych. Jest to często kwestia może testów, może sprawdzania, może dłuższego pomyślenia nad tym, natomiast faktycznie możemy sobie podzielić procesy na te, które są łatwe i jakby wręcz produktowo robotyzowane, ale byłabym daleko od tego, że są procesy, których się naprawdę robotyzować nie da. Jasne, dziękuję bardzo. Myślę, że tą kwestię też może bardzo dobrze obalić Marcin. Marcinie, ty jednak poruszasz się w dość wąskiej niszy czy branży na co dzień. Co o tym myślisz? To ja może troszkę szerzej opowiem, dlatego że jeżeli mówimy o samym procesie, no to ten proces, który my automatyzujemy w głównej mierze, jest procesem powtarzalnym. Czyli chodzi o załadunek wycinarki laserowej i odbiór detali wyciętych po procesie cięcia. Ale z kolei jak spojrzymy na to, co ten nasz klient taki, nazwijmy to etalonowy, na tej wycinarce tnie, no to niestety on nie ma procesu powtarzalnego, dlatego że każdy arkusz, który będzie ciął w związku ze zmianami na rynku, no to możemy sobie założyć w najbardziej takim krytycznym przypadku, że tnie z innego asortymentu blachy, czy to pod względem formatu, czy grubości, czy składu tego materiału, z którego arkusz jest zrobiony. To jest jedna grupa zmiennych. A druga, no to oczywiście jest sam nesting, czyli mówiąc takim językiem bardziej zrozumiałym, to co wycinamy. Czyli te kształty, które są cięte z tego arkusza, one są niepowtarzalne.
I takim doskonałym przykładem są firmy, które korzystają z naszych rozwiązań. To są firmy typowo usługowe, czyli firma, która nie ma własnego produktu, wykonuje przeróżne operacje w zakresie przetwarzania blach dla firm trzecich. Czyli przychodzi klient, który zleca załóżmy albo samocięcie, albo cięcie, gięcie i spawanie, ewentualnie wraz z montażem. I jasne, że wszyscy marzą o tym, żeby te procesy były powtarzalne. Do tego jeszcze mogę tutaj użyć słowa względnie długo, czyli to też jest, można sobie takie pytanie postawić, co to znaczy powtarzalne, prawda? Ile razy mamy ten sam proces powtarzalny? Jeżeli chodzi o nas, to naszym założeniem jest to, że może być tak, że klient za każdym razem, kiedy my załadowujemy tą wycinarkę czy grupę wycinarek, to są to niepowtarzalne procesy. Dla nas jest to sytuacja naturalna, czyli odpowiadając na twoje pytanie, Kasiu, no to my się po prostu poruszamy na co dzień z takim problemem i tak, raczej kłopotem jest to, żeby przekonać tego klienta, mu wytłumaczyć, że jest to możliwe, dlatego że wiele firm ma doświadczenia takie, że produkowało coś kiedyś w długich seriach. Czyli produkowałem, odnosząc się do naszych klientów, produkowałem 100 sztuk takiego samego arkusza pociętego na te same kształty. A w tej chwili tak nie jest. Czyli po pierwsze musimy dostarczyć różny materiał, po drugie te detale będą zupełnie inaczej wycięte, inny jest czas cięcia, a na końcu jeszcze te detale wycięte mają trafić pod różne adresy. Więc ja potwierdzam, że jak najbardziej jest to możliwe i dla nas jest to środowisko naturalne. Tak, pierwsze co słyszymy, prawda, w kontakcie z klientem, że mój proces jest inny, tak, nie jest powtarzalny i tak dalej. A to wskaże, jak z tym sobie radzisz na co dzień? Tutaj przedmówcy tak naprawdę powtórzyli. Jedno słowo to jest powtarzalność, a drugie to długość serii. My w Pagero, spotykając się tak naprawdę na co dzień z produktami, które składają się z wielu komponentów, czy to są przekładnie kierownicze, czy to są amortyzatory, czy nawet właśnie takie produkty z innych branż jak drzwi, bardzo często spotykamy się z produkcją, która ma powtarzalne operacje. Być może dla szerokiej grupy produktowej, często te grupy mają inne kształty, inne sekwencje montażowe, natomiast same operacje są mimo wszystko powtarzalne, takie jak skręcanie, prasowanie, kontrola wizyjna i to, jak my sobie z tym radzimy, to przede wszystkim na samym początku zadajemy jedno bardzo ważne pytanie klientowi. Drogi kliencie, czy ty jesteś gotowy na to, żeby przygotować tobie ofertę, która uwzględni wszystkie możliwe twoje referencje produkcyjne? I tutaj tak naprawdę zaczynamy tą rozmowę od tego, czy to się po prostu opłaca. Bo z naszej perspektywy każdy proces, nawet jednostkowy, można zautomatyzować. Tak jak rozmawialiśmy tutaj pięknie o tej medycynie. Pytanie, czy to ma sens? I my tak naprawdę w procesach niepowtarzalnych, w procesach, które mają krótkie serie, dużą wielowariantowość, szukamy tej powtarzalności i dopiero do tego dobieramy rozwiązanie, które ma, można powiedzieć, ręce i nogi. Dokładnie, z tym się zgadzam. Bartku? Ja tutaj nie powiem nic odkrywczego po tych wypowiedziach. Taka rozgrzewka była tylko dlatego. Zgadzamy się, że ideą robotyzacji jest to, żeby procesy powtarzalne wykonywane przez człowieka można było zastąpić robotem, maszyną, automatem. Powtarzalność coraz większa, szybkość wykonania tego procesu, dokładność, jakość, dzięki temu podnosimy. Ale w tym całym procesie, gdzie roboty wykonują powtarzalne procesy, pojawia się coraz więcej takich niepowtarzalnych kroków. Mamy w tej chwili od wielu, wielu lat klienci kładą duży nacisk na jakość i na naprawdę idealną powtarzalność. Zaczynamy do tego wykorzystywać systemy wizyjne, czyli robot przy użyciu systemu wizyjnego sprawdza sobie, czy dany proces, niech to będzie ścieżka klejenia, czy jakiś przygrzany kołek, jest poprawnie zrobiony. Jeśli nie, to jest w stanie sobie wywołać procedurę powtórzenia, poprawienia tego procesu. Mamy systemy wizyjne, które potrafią nam pobierać z kontenera części, które są rozrzucone w nieładzie. System wizyjny sprawdza, robot się do tego adaptuje, robi sobie jakiś offset programowy, czyli w tym i pobiera detal i przechodzi dalej do procesu, czyli w tym
całym stanowisku zrobotyzowanym, powiedzmy, czy linii, gdzie mamy serię powtarzalnych procesów, jesteśmy w stanie już wykorzystywać coraz więcej takich niepowtarzalnych co cykl innych odchyleń i się dostosowywać do nich. Rano pierwszy panel był też bardzo ciekawy z przedstawicielami głównych producentów robotów. Nie był to rozwinięty wątek, też właśnie oni mogliby tu więcej powiedzieć. No już pojawia się branża coraz bardziej rozwijana tak zwanych kobotów, czyli z robotów, które współpracują bezpośrednio z człowiekiem. Człowiek jest w stanie, to są małe roboty, jest w stanie ten robot złapać, przesunąć, ręcznie nauczyć go jakiejś nowej ścieżki na potrzeby jakiegoś krótkiego procesu i robot to wykona. Także tak. Niepowtarzalne procesy możemy rozwijać z roku na rok coraz bardziej. A w tych niepowtarzalnych procesach możemy wykorzystywać technologię sztucznej inteligencji? Może poproszę Marcina o... Dobrze, Bartku, proszę. Znaczy to ja tylko krótko, jak najbardziej tak. Tak, systemy już i zewnętrzne zarządzające całą linią czy stacją są na to powoli coraz bardziej gotowe. Przygotowują się przez systemy MES do obrabiania danych, reagowania na te dane i odpowiednio dostosowując system zrobotyzowany do tych procesów z automatu. Okej, to jeszcze w technologii sztucznej inteligencji, Marcinie, w waszych Ja nawiążę do wypowiedzi Bartka. Nie wykorzystujemy dzisiaj, ale jeden z takich projektów, który obecnie jest przez nas prowadzony, dotyczy cięcia z arkuszy blach o formacie 6x2. To jest wymiar w metrach podany w przemyśle produkcji maszyn budowlanych, czyli też grubości blach są duże, ale klient sobie zażyczył też kontrolę wizyjną. I do tej kontroli wizyjnej oczywiście, że możemy z tego AI skorzystać, więc myślę, że to również w tej części, w której my jesteśmy obecni, będzie to możliwe, ale no każdy projekt wymaga jakiejś tam analizy i szczegółowego rozebrania na detale pierwsze, żeby powiedzieć, czy rzeczywiście będą z tego korzyści. Ale jak najbardziej ja jestem za trzema obszarami. Robotyzacją, automatyzacją, ale co najważniejsze cyfryzacją. A bez danych w formie cyfrowej, no to absolutnie nie możemy skorzystać z AI. Dokładnie. Gosiu, dodasz tutaj? Tak, słuchajcie, mi tak przychodzi do głowy, ja cały czas się odecam może koło tego naszego szlifowania, ale na nim trochę zębów już zjadłam, więc jakby jest to dla mnie dość kluczowe. U nas w naszym oprogramowaniu AI ma bardzo ważną rolę, ponieważ my tutaj jakby pracujemy na automatycznym generowaniu trajektorii szlifowania dla robota z wykorzystaniem AI-a. Dlaczego to jest tak ważne? Ze względu na to, że przetwarzamy cały czas chmury punktów, tak? I poprzez odpowiednie wykorzystanie sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie zaproponować jakąś predykcję, już nie dość, że ulepszenie tego procesu, ale przede wszystkim optymalizację, pomoc w tym, jak przy kolejnych elementach, przy kolejnych detalach, jakie klienci mają, zrobić to szybciej, lepiej. Do tego dochodzą przeróżnego rodzaju elementy z różnych materiałów, tak? Mamy, nie wiem, stal konstrukcyjną, stal czarną, mamy elementy wklęsłe, wypukłe. Mamy to wszystko, co pozwala nam tak naprawdę na to, byśmy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji maksymalnie szybko byli w stanie dać skuteczną, dobrą odpowiedź, szlifując niejednokrotnie już za jednym przejazdem, tak? Takiej szlifierki na robocie przemysłowej. Więc ja uważam, że sztuczna inteligencja i odpowiednie jej wykorzystanie w procesach przemysłowych jest początkiem sukcesu firm we wdrażaniu tak naprawdę w pełni automatycznych rozwiązań, bo to jednak cyfryzacja, robotyzacja, automatyzacja to wszystko jest gdzieś ze sobą bardzo mocno połączone i czy chcemy, czy nie chcemy, gdzieś te końce nam się zaczynają spinać i myślę, że jesteśmy dzisiaj w idealnym miejscu, żeby po prostu przeprowadzić naszych klientów przez to w taki sposób, aby oni zrozumieli tę potrzebę jeszcze lepiej niż to wygląda dzisiaj w Polsce, porównując na tle Europy czy świata. Super, bardzo Ci dziękuję. Oskarze, dodasz jeszcze coś ze sztucznej inteligencji od siebie? Jak Wy wykorzystujecie sztuczną inteligencję? Myślę, że możesz dużo powiedzieć też o wizualizacji, symulacji jeszcze przed procesem. Ja tak naprawdę mam tutaj dwa krótkie komentarze. Pierwszy jest taki, że jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, przede wszystkim przy budowaniu procesów warto działać prewencyjnie, czyli działać w taki sposób, żeby najpierw ten proces zaprojektować cyfrowo,
wdrożyć pewne algorytmy, które pozwolą nam przesymulować, czy aby na pewno te kroki procesowe są dobrze poukładane, czy na pewno dostaniemy z tego taki czas cyklu, jaki potrzebujemy, czy wszystkie zasięgi, czy wszystkie operacje, być może operatorów dalej na tej linii, bo to wcale nie chodzi o to, że mówimy tutaj o pełnych automatach, są dobrze uporządkowane, więc ta sztuczna inteligencja gdzieś w zakresie tej prewencji, właśnie przygotowania procesu jak najbardziej w branży integratorskiej się pojawia. I jest jeszcze jedna, druga rzecz. Teraz tak dość mocno właśnie mówimy o tej cyfryzacji, mówimy o podejściu związanym z zastosowaniem tej sztucznej inteligencji do obrabiania, tak jak tutaj padło, procesów szlifowania czy procesów cięcia laserem, być może wykorzystywania systemów wizyjnych. Ja z racji tego, że w branży integratorskiej tak naprawdę zaczynałem jako konstruktor, chciałbym tutaj to podsumować jedną bardzo ważną rzeczą. Każda rzecz cyfrowa, każdy jeden algorytm, każdy jeden program jest świetnym zastosowaniem, natomiast dopóki nie będziemy mieli wiedzy o procesie, który ma klient oraz nie zastosujemy do tego odpowiednich rozwiązań mechanicznych, to nawet najlepszy program na świecie nic nam tak naprawdę nie da. Ja myślę, że jeszcze dodałabym dane. Często spotykamy się z tym, że mówimy, klient mówi nam, że ma dane, tak? Jesteśmy w stanie przygotować mu symulację czy predykcję zdarzeń, ale jednak w trakcie opracowania wizualizacji na przykład, no wiemy już, że tych danych nie mamy i to jest chyba największy problem, o którym się nie mówi obecnie, bo cyfryzacja jest głośnym tematem, aczkolwiek jak się do niej lepiej przygotować, i myślę, że to też jest taki wstęp do tego, aby was zapytać o to, w jaki sposób klient mógłby się lepiej przygotować i być bardziej świadomym do tej ścieżki rozpoczęcia współpracy pod kątem automatyzacji i robotyzacji. Oskarze, to może tym razem ty zacznę, proszę. Kasiu, powiem tak, poruszyłaś temat rzekę, bo mamy takich klientów, którzy potrafią zadać nam pytanie o linię z 5 robotami w mailu, 6 wersami i słuchajcie, potrzebujemy takiego tematu, który będzie nam coś montował, a mamy takich klientów, którzy dla prostego stanowiska pakowania potrafią wysłać specyfikację, która ma 75 stron, więc jak klient tak naprawdę, jak ten końcowy użytkownik, tak to nazwę, mógłby się przygotować? Przede wszystkim to, co już raz padło, trzeba zebrać dane, trzeba mieć świadomość procesu, być może, który jest obecnie, a jeżeli tworzymy nowy proces, to jakie kroki należy wykonać, żeby coś złożyć, żeby dostosować element jakościowo. Warto wiedzieć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Warto wiedzieć, czy są modele 3D, warto wiedzieć o tym, tak naprawdę w jakich seriach ten produkt będzie produkowany i w jakim czasie, bo dobór rozwiązań tak naprawdę dla klienta końcowego, no tak naprawdę bardzo często jest oceniane, a właściwie w praktycznie każdym przypadku oceniane jest przez pryzmat budżetowy i, no i nie ma sensu na siłę za każdym razem iść w najlepiej rozwinięte technologicznie rozwiązania na rynku, tylko czasami warto znaleźć gdzieś ten złoty środek i tak naprawdę, żeby te dane przetworzyć i stworzyć z tego projekt, no to wcześniej właśnie klient tak naprawdę w pewnym zakresie budowania tej specyfikacji musi się po prostu postarać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj warto byłoby dopowiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowanie klienta, to przede wszystkim nie bać się dzielić z tymi wszystkimi informacjami z integratorem. Po to tworzymy wszystkie umowy związane z poufnością, po to wszystkie te NDA są podpisywane, żeby na starcie zebrać jak największą ilość danych, czy właśnie w zakresie produkcyjnym, czy budżetowym, czy w procesie APQP, tak jak to wygląda na przykład na relacjach OEM, a klienci Tier 1. Tyle ode mnie. Ja myślę, że ja dodałabym jeszcze najważniejsze. Jaki mamy cel w automatyzacji i robotyzacji? Ale myślę, że o to też poproszę o odpowiedź Bartka. Co myślisz o przygotowaniu klienta do całego postępowania ofertowego, projektowego, zanim jeszcze podpiszemy umowę? Dobrze, pani to podsumowała. Właśnie cel, ja to zawsze nazywam, że klient musi mieć świadomość potrzeby. Musi dobrze określić, co jest, jaką ma potrzebę, co jest jego potrzebą i finalnym procesem, który będzie miał. Musi określić konkretnie, co tam ma być wyprodukowane, czy ma być oznakowane, oetykietowane, w jakim czasie i tak dalej. Jeżeli jest ta potrzeba, to wtedy jest rozmowa, musi się zgłosić do takiego potencjalnego integratora jednego czy drugiego i wtedy usiąść do wspólnej rozmowy, żeby
żeby określić, jakie dalej kroki trzeba w tym planie wykonać, co należy przewidzieć, jeśli chodzi o inwestycje, o kwestie finansowe i też terminowe. I oczywiście, jeśli rozmawia z doświadczonym integratorem, musi mieć świadomość też ograniczeń, jakie występują, bo potrzeby określamy, możemy wszystko nazwać, co dokładnie, ale niektóre procesy mają swoje ograniczenia. Jeśli ma to być zautomatyzowany, zrobotyzowany proces, to też trzeba o tym świadomie rozmawiać. Czyli potrzeba, ograniczenia z doświadczonym zespołem. Jasne. Marcinie? Ja bym do tego wszystkiego dodał bardzo ważny element, to jest czas. Dlatego, że jeżeli ten klient ma dane, dobrze, że ma, jak nie ma, to jest droga przez mękę, żeby to zebrać, no ale niestety taki mamy stan. Możemy powiedzieć, że w całej tej części, w której akurat my się poruszamy jako bałamolog, no to klienci zazwyczaj tych danych nie mają, czyli nie wiedzą tak naprawdę, trudno jest znaleźć informacje, co tną, w jakiej ilości i kiedy. Też to dotyczy samej efektywności pracy maszyn. Maszyny, która jest tam droga, skomplikowana, typu wycinarka laserowa, też jest klientom nieznany czas pracy, czyli generalnie nie wiedzą, jaka jest efektywność pracy tych maszyn. Ale bardzo istotnym elementem jest czas, czyli określenie tego, kiedy rzeczywiście chciałby korzystać z tej maszyny. No i to już to, co już wcześniej padło, to chyba Oskar o tym wspomniał, czyli cel tego całego przedsięwzięcia. Ja podam taki przykład rozmów z klientami, którzy dokonują procesu kompletacji, czyli z różnych palet pobierają elementy. To chodzi o, wciąż chodzi o arkusze stalowe i chcą zrobić z tego miks. No i jeżeli sobie założymy paletę miks 100%, czyli każdy arkusz jest innego asortymentu, no to ten klient powinien określić tak naprawdę, ile operacji chciałby wykonywać, czy to na godzinę, czy na zmianę, czy na dobę. No i mając takie wstępne założenia dotyczące tego celu, czasu tego projektu, kiedy chciałby mieć to wykonane oraz dane na początku, no to możemy to wszystko razem poskładać i z nim przejść tą drogę od tego, co jest dzisiaj, do tego, co chciałby osiągnąć. Jasne, oczywiście też z ograniczeniami, o których on nie wie, no bo musimy się podzielić swoimi informacjami, co jest możliwe, a czego się niestety nie da zrobić, no bo mamy jednak wiele ograniczeń wynikających po prostu z fizyki. Dokładnie tak. Zgodzę się w 100%. Małgosiu, jeszcze dołożyłabyś jakiś aspekt? Ciężko jest tutaj dodać po tylu rzeczach, natomiast przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Jedna to jest szczerość. Wydaje mi się, że niezwykle istotne jest to, aby klient był z nami szczery, bo niejednokrotnie procesy automatyzowane czy robotyzowane są to procesy, na których klienci mają jakieś wewnętrzne problemy i nie do końca chcą się oficjalnie z tym podzielić, tak? Więc im więcej my wiemy tak naprawdę o tym procesie, co jest dla nich problematyczne albo na co mamy uważać, tak? Tym łatwiej jest na przykład zobaczyć odpowiednie rozwiązania do klientów. A druga rzecz, z którą się absolutnie chyba zawsze spotykam podczas rozmów z klientami, to jest przygotowanie pracowników naszego klienta do tego, że automatyzacja, cyfryzacja, czy jakkolwiek ta transformacja jest szansą, a nie zagrożeniem, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że my przychodzimy, chcemy zobaczyć proces, chcemy to poczuć, tak? Chcemy zobaczyć, jak to wszystko się odbywa, jesteśmy, rozmawiamy. A tak jak nawet w tym tygodniu miałem spotkanie u klienta, przybiega pracownik i w trakcie naszej rozmowy mówi: panie prezesie, ale tego się nie da, bo pan wie, robot tego nie zrobi tak jak my, bo my potrzebujemy odpowiednio czasu, przekonania. Więc tu widać po prostu te takie zagrożenia, że pracownicy, którzy pracują naszych klientów, nie traktują naszej pracy jako integratorów, jako szansy dla nich, tak, na lepsze miejsca pracy, na mniej wymagającą lub łatwiejszą pracę, tak, na poszerzanie kompetencji, ale traktują nas często jak zagrożenia i wydaje mi się, że to jest dość problematyczne na samym początku, tak, później to się gdzieś układa, natomiast faktycznie ta szczerość, ale także przygotowanie swoich pracowników na to, w jakim celu wykonywane są te zmiany i do czego one prowadzą, jest bardzo istotne w procesie.
Ja myślę, Małgosiu, że to, co powiedziałaś teraz, jest bardzo ważne, ponieważ jak często na co dzień się spotykamy z tym, że świadomość o automatyzacji, robotyzacji kadry zarządzającej jest bardzo duża, ale kiedy przychodzi do współpracy z pracownikami, którzy będą z nami pracować nad projektem, spotykamy się z pewną ścianą, właśnie o czym wspomniałaś. I to też tak się dzieje w drugą stronę, czyli świadomość na produkcji, tak, utrzymania ruchu jest bardzo duża, ale jednak gdzieś góra jeszcze do końca tego nie odbiera pozytywnie. To dotyczy się głównie firm, które jeszcze nie rozpoczęły tej transformacji cyfrowej albo cały czas się obawiają, kiedy ją rozpocząć, bo właśnie uważają, że ich procesy są niepowtarzalne i pewnie u nas nic nie udałoby się zrobotyzować czy zautomatyzować. Myślę, że też edukacja pod kątem finansowania czy zwrotu z inwestycji i podejścia do tego w takim szerszym spektrum, nie tylko samej automatyzacji, jest to też kluczową rolą, aby tego kremić i pokazać mu. Moi drodzy, chciałabym przejść do kolejnego pytania. Umówiliśmy się chwilkę wcześniej przed panelem, że będziemy mówić o rzeczach ważnych, ale też tych, które nas bolą oraz te, które są niewygodne. Chciałabym was zapytać, w jaki sposób modele biznesowe, nowe modele biznesowe i strategie współpracy mogłyby pomóc w pokonywaniu barier finansowych i technologicznych, z którym się borykacie wy jako integratorzy. Poprosiłabym może na początek Bartka o zabranie głosu. Tu się ja wiem, Bartku, że ty jesteś bardzo dużą firmą i na pewno to zaplecze finansowe u ciebie jest, ale chciałabym, abyśmy również zwrócili uwagę na to, że u was również ten problem jest, tak? Więc byłoby mi bardzo miło, gdybyś odniósł się do mojego pytania. Tak, u nas ten problem również występuje. Wypowiadam się z dziedziny automotive szczególnie. Występuje u nas już w innej skali, ale występował kiedyś, kiedy zaczynaliśmy rozwijać swoje skrzydła w branży automotive i pukać do drzwi potencjalnych klientów. Jeśli chodzi o modele biznesowe, to wiele się nie zmieniło przez lata. Wszystko się rozbija o warunki płatności, bo w tym przypadku kwoty zakupów, inwestycje początkowe są dość wysokie, bo oczywiście inwestycje, mówię o godzinach poświęconych naszych specjalistów, ale też zakupie wyposażenia, które idą w dziesiątki tysięcy euro za każdy jeden element, więc co zostało wypracowane i jak można szukać sposobu, żeby udało się to sfinansować i rozpocząć wspólnie projekt dla jakiegoś klienta mniejszego z grupy Tier 1 czy nawet OM, dogadywać się na przykład można, jeśli chodzi o podział zakupów. Niektóre zakupy może wziąć na siebie klient końcowy z racji tego, że jest to jakaś duża sieć, duży klient, który ma wypracowane dużo lepsze warunki i finansowania i same ceny. Więc można spróbować się dogadać, że niektóre wyposażenie klient bierze na siebie, no, czyli nakłady inwestycyjne, zamrożony kapitał jest mniejszy i jeżeli no, jest na możliwości nasze, czy integratora jakiegokolwiek, który wchodzi w projekt, no to dużo pomaga, można rozpocząć. Tak w wielkim skrócie takie modele i mocno negocjować, jeśli chodzi o warunki płatności. To jest też niestety istotna rzecz. Zamrożenie kapitału do momentu ostatnich płatności też czasami może zblokować potencjalnego integratora. Dokładnie. To jest problem, z jakimi się wiążą głównie małe i średnie firmy w naszym kraju, gdy tych projektów nie mogą obsłużyć naraz kilka i nie mają tak dużego zaplecza finansowego jak w większe podmioty. Chciałam zapytać o to, Oskarze, może jak wy sobie radzicie z tym i jaka forma modeli biznesowych jest możliwa, aby walczyć z tym problemem obecnym? Tutaj ja się z panem Bartkiem, z tobą zgadzam. Warunki płatności to jest tak naprawdę jeden z najważniejszych elementów, dlatego że integratorzy są tak naprawdę po środku, są pomiędzy tymi bardzo dużymi dostawcami najważniejszych części, najważniejszych urządzeń, od robotów po systemy wizyjne. To są właśnie komponenty, które kosztują dziesiątki tysięcy euro, a z drugiej strony mamy klienta końcowego, na przykład właśnie z branży automotive, który no najchętniej zapłaciłby za całość w momencie, kiedy już u niego będzie działać, będzie funkcjonować, spełniać wszystkie wymagania jakościowe.
a ten dostawca chce, żeby mu zapłacić z góry za komponent, z którego będziemy korzystać, tak? Więc to, w jaki sposób sobie radzić tutaj, to przede wszystkim radzić sobie tą, moim zdaniem, transparentnością, czyli pokazując jasno klientowi, z którym chcemy współpracować, drogi kliencie, w tym projekcie inwestujemy w materiał 3-4 miliony złotych i to się wiąże w takiej paczce zakupowej, w takiej paczce zakupowej i pytanie, co z tym możemy zrobić. Oczywiście zgadzamy się z tym, żeby po odbiorach wstępnych czy odbiorach końcowych pewne transze były przelewane, natomiast należy szukać właśnie tych negocjacji cenowych w tych warunkach płatności na etapie zaliczek, na etapie płatności po akceptacji projektu cyfrowego za pewne materiały i te płatności, mówię, w jakiś sposób układać tak, żeby ten cash flow był odpowiednio budowany. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jeżeli chodzi o te modele biznesowe, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, Pagero, gdzie my byliśmy, powiedzmy, kilka lat temu, bo jeszcze kilka lat temu projekty, które kosztowały więcej niż 500 czy 800 tysięcy złotych w Pagero, to były duże projekty. Teraz, kiedy mierzymy się z projektami o wartości właśnie milion czy półtora miliona euro, no to jest trochę inna świadomość i my jesteśmy na tym etapie właśnie, żeby szukać potencjalnych zewnętrznych finansowań, o których również wiem, że podczas tej konferencji też można się dowiedzieć. Dokładnie. Małgosiu, jak to jest w waszym przypadku? Wy się jednak specjalizujecie w jakiejś konkretnej specyfikacji, tutaj mówimy o spawaniu i szlifowaniu. Jak to w twoim przypadku jest? Bo chyba ta strona tutaj przemysłu jest dość mocno u nas rozwinięta w Polsce. Wiesz co, ja myślę, że tutaj niezależnie od procesu, tak, i nawet niekoniecznie w tych procesach, bo my zarówno tak jak wspomniałaś, w tych szlifowaniach, ale także w pick and place, w innych procesach dość mocno siedzimy. Myślę, że jeszcze kluczową rzeczą tutaj jest jedno coś. Tak, tego typu oferty często, kiedy one są tak naprawdę sprawdzone, są kontraktowane z dużym wyprzedzeniem. Sam proces ofertowania potrafi trwać z doświadczenia naszego kilka miesięcy. Tutaj mogą się pojawić te problemy, tak? Bo ten czas poświęcony na przygotowanie oferty to jednak nie jest zakup gotowca. Dlatego ja myślę, że tak kluczowym podejściem, które staramy się też stosować, żeby to wszystko zgodnie funkcjonowało u nas, są rozwiązania najprostsze, tak? Czyli z jednej strony staramy się wykorzystywać produkt, tak jak u nas produktem jest tak naprawdę technologia generowania trajektorii szlifowania, tak? Więc mamy dzisiaj gotowe rozwiązanie, które po prostu jako produkt jesteśmy w stanie wstawić u większości klientów. Ale oprócz takiego podejścia projektowego musimy też podchodzić do tematów, dywersyfikując jakby nasze produkty, tak? Jednocześnie wchodzimy w część usługową, świadczymy usługi programowania, wsparcia, uruchomienia. Te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są z jednej strony powiązane z samym ofertowaniem i integracją robotów, a z drugiej strony są mniejszymi usługami, które także dla klientów świadczymy. Niejednokrotnie wchodząc do klientów na mniejsze zlecenia typu zmiana procesu, tak? Wchodziliśmy na procesy daleko, daleko idące ze względu na to, że po prostu zbudowaliśmy stopniowo zaufanie tym, w jaki sposób pracujemy, jak pracujemy i kim pracujemy, tak? Kim jest nasz zespół. Kolejną rzeczą, która się tutaj jest bardzo istotna w zachowaniu płynności działania firmy integratorskiej, są przede wszystkim współprace wypracowane, tak? Myślę, że tutaj kluczową rolą są nasi partnerzy, którzy są z nami na etapie tak naprawdę od samego podejścia do klienta, tak? Przygotowywania oferty przez ich wdrażanie i mam tutaj na myśli zarówno dostawców robotów przemysłowych, jak na przykład fanów czy innych komponentów, którzy są z nami, jesteśmy z nimi szczerzy, wiemy w jaki sposób funkcjonuje, dostosowujemy nasze współprace do tego, co, komu i na kiedy mamy do dostarczenia. Także korzystamy z rozwiązań typu plug and play, tak? Staramy się wykorzystywać te rozwiązania, które są szybkie i proste do wdrożenia także u naszych klientów, więc odpowiednie poukładanie projektu, wykorzystanie rozwiązań na chmurze czy sztucznej inteligencji, które pozwala z kolei na niwelowanie mniejszych kosztów
które są związane z dostarczaniem nowych technologii sprzętowych, tak? Tutaj mówię o tym, o zmianach sprzętowych, to także jest coś, co pozwala nam planować, tak? Lepiej planować, więc przede wszystkim wielokierunkowość działania, tak? My tutaj także działamy wdrażając roboty w procesach zwykłych, z JTFA, tak, u klientów. Z tego wyjścia faktycznie biznesowego, więc to jest nasza kolejna odnoga tego, co robimy, więc pracujemy także na realizacji procesów tych komputerowych, standardowych u klientów. I jakby biorąc pod uwagę to wszystko, gdzieś jeszcze działania zakrywające o nasze doświadczenia z wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistością, staramy się działać na tylu polach, które jednocześnie pozwalają nam funkcjonować na różnych projektach o różnej skali, różnymi zespołami. Może to jest właśnie to, co pozwala nam funkcjonować optymalnie, powiedziałabym, w tym całym procesie integratorskim. Jasne, aczkolwiek jest to dość trudne, kiedy na początku drogi, myślę, że ofertowania czy przygotowania projektu, nie wiemy, czy klient waliduje projekt, czy naprawdę poważnie już podchodzi do samego procesu. Marcinie, a ty jakie masz zdanie na ten temat? To ja się odniosę do tego, co na końcu powiedziałaś, to jest kwestia kwalifikacji, to jest tak naprawdę dział sprzedaży, więc musi właściwie skwalifikować tego klienta, czy rzeczywiście on jest rokującym dla nas, czy tylko jest tak zwanym, posłużę się wesołym słowem, apatrzą po prostu, bo chciałem zobaczyć, prawda, ile to kosztuje. No ale każdy z nas chyba tego doświadczył i też jak my kupujemy coś, no to też chcemy dowiedzieć się, ile to kosztuje, więc zwracam uwagę też na proces sprzedaży. Ale wracając do twojego pytania, no to ja od siebie dołożę bardzo praktyczne trzy elementy, które my stosujemy. Z uwagi na to, że nasze projekty są długie, czyli mogą od chwili zamówienia do chwili oddania do użytku mogą trwać nawet rok, czy nawet ponad rok, no to na miejscu klienta jesteśmy w stanie spędzić, nie wiem, tam 20 tygodni na montażu, no to dzielimy takie projekty na wiele etapów. Jeden z takich, akurat teraz sobie szybko skojarzyłem, jeden z takich projektów, który realizowany był w 2022 roku, podzielony był na 10 etapów, jeżeli chodzi o płatności. Zaczynało się to od chwili podpisania umowy i rozpoczęcia prac przez dział konstrukcji, a na końcu oczywiście był odbiór całości systemu produkcyjnego, łącznie z integracją informatyczną systemu ERP, czy z maszynami wykonawczymi, które akurat w tym przypadku służyły do cięcia. Więc to jedno, czyli to wtedy nam ułatwia na pewno współpracę z klientem, czy to mała, czy duża firma. Warto te etapy mieć dobrze opisane i wszystko zebrane w jednym harmonogramie, żeby to było jasne dla każdej ze stron. W tych naszych projektach też biorą udział inne firmy, czyli czasami są to dostawcy robotów, czasami są to jakieś prace budowlane albo jeszcze jakieś inne prace, które muszą wykonać nasi klienci na miejscu montażu tych naszych maszyn. Więc to jedno. Drugie to jest ze względu na to, że mieliśmy przez ostatnie 3-4 lata występujące sytuacje nam nieznane, tak zwanym czar na łabędzie, których wcześniej myśmy nie doświadczyli. Pierwszym jest oczywiście COVID, drugi to brak komponentów, poważny, trzeci to wojna. No to jak sobie spojrzymy wstecz, dla nas bardzo istotnym takim czynnikiem kosztotwórczym jest cena stali. No i przytoczę tylko, że po wybuchu wojny 2 lata temu cena stali wzrosła 4 razy albo nawet 5, czyli tam z poziomu 2,5 zł za kilogram zrobiło się nagle 12,50. Więc trudno ten projekt było realizować, ten, który akurat wtedy mieliśmy, ze względu na to, że te koszty wzrosły, więc też w tej chwili zawsze wiążemy się z kursem cen stali. Drugim takim parametrem, który też się waha, to jest kurs euro. Czyli jak sobie popatrzymy nawet na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, 6-7, kurs euro, który był tam na poziomie 4,70, chyba 4,80, w tej chwili jest poniżej 4,30. To też ma ogromny wpływ na to, co potem nam zostaje, dlatego że kontrakty są podpisywane w złotówce albo w walucie opcji, zazwyczaj w euro. I numer 3, to co jest u nas możliwe, to jest wytwarzanie wspólnie z klientem. Te nasze rozwiązania dużo ważą
że tak powiem, w masie, dlatego że używamy tam bardzo dużej ilości stali. Stąd dostarczając do firm, które przetwarzają stal, no to możemy w ramach optymalizacji po jednej i po drugiej stronie i po naszej i po stronie klienta, możemy się porozumieć z klientem na to, żeby część rzeczy, załóżmy powtarzalnych, była przez klienta wytwarzana i to nie musi być wytworzone na początku, może być dostarczone wtedy, kiedy to będzie wymagane. Przykład, jeżeli my dostarczamy system magazynowy, w którym wykorzystywane są półki czy palety ruchome i tych palet jest powiedzmy sobie, że 500 i każda paleta waży 500 kg, no to mówimy o ogromnej masie stali. I ta stal nie musi być wytwarzana na samym początku, może być wytworzona wtedy, kiedy te półki będą potrzebne, czyli podczas załóżmy uruchomienia lub nawet są takie rozwiązania. Klient uruchamia na początku system z jakąś niewielką ilością palet, a potem sukcesywnie sobie je wytwarza wtedy, kiedy potrzebuje zatowarować ten magazyn w większym stopniu. Więc to są bardzo proste trzy pomocne rzeczy, które umożliwiają łatwe przejście przez projekty, zazwyczaj takie, które dużo ważą w pieniądzu. Bardzo Wam dziękuję. Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz. Przygotowany zespół po stronie klienta na realizację projektu, ale też realizację wykonania implementacji całej inwestycji. Co o tym sądzicie? Często zdarza się w trakcie wykonania projektu, że mamy po stronie... Zawsze jest tak z reguły, że to wina integratora, bo się spóźnił, bo czegoś nie wykonał i tak dalej. Ale ja jednak zauważam pewną sytuację, że często dedykowane osoby do danego projektu nie są przygotowane i są zaskoczone harmonogramem wdrożenia. To co powiedziałaś, nie ma w związku z modelem biznesowym, dlatego że to jest dla mnie Tak, jest to dla mnie naturalna czynność operacyjna związana z prowadzeniem projektu. I znów na przykładzie nas, myśmy od samego początku prowadzenia działalności wprowadzili taką funkcję w naszym zespole, jak osoba realizująca kontrakt. I ta osoba jest wpisana do umowy, ona jest dla nas kanałem komunikacyjnym. Podobnie jak powiedzmy sobie, jak na budowie jest inżynier budowy, taką osobą, która nadzoruje jakąkolwiek budowę. Podobnie my to przeszczepiliśmy na grunt tych budowanych przez nas systemów produkcyjnych. I tego samego my, nie to, że oczekujemy, wymagamy tego samego po stronie klienta, dlatego że jeżeli nie ma osoby prowadzącej, takiej jednej, która orientuje się, koordynuje wszystkie prace po stronie klienta, to z tego powstaje jeden wielki bałagan, dlatego że to się kończy tym, że jedna i druga strona potem mówi, to wiecie co, to poprosimy prezesów, żeby się dogadali. Tylko że ci prezesi kompletnie nie mają pojęcia o tym, nie są wtajemniczeni, nie są utopieni w tym projekcie, więc nie są zorientowani. Stąd to prowadzi do konfliktu. Więc dla mnie jest to fundament prowadzenia projektu i my przed podpisaniem umowy mamy wpisane osoby do komunikacji. Jest to wymagane przez nas i nie drużyna osób, tylko jedna, maksymalnie dwie osoby, nie więcej. A ja jeśli mogę się z tą zgodzę, ponieważ Ja w tej chwili jestem w trakcie wdrażania dość dużego projektu, który prowadzimy akurat z dość dużą ekipą od klienta z Japonii. Nie wiem, czy mieliście Państwo przyjemność z Japończykami bezpośrednio projekty prowadzić, ale standardowo przyjmuje się w branży, że jakby projekt robotyzacji składa się z przygotowania konstrukcji, tak jakby projektu konstrukcyjnego, wykonania i wdrożenia. Tak jakby takie bardzo mocno upraszczające całościowo proces. Natomiast wyobraźcie sobie teraz Państwo, że mimo, że mamy project managera po jednej stronie, po drugiej stronie, mamy bardzo jasno opisane wszystkie zakresy, tak za co odpowiada integrator, za co odpowiada inwestor, kto co musi przygotować, w jaki sposób. Mamy dodatkowo spotkania projektowe raz w tygodniu. W przypadku wdrażania projektu kilkumiesięcznego wydaje się, że takie cotygodniowe spotkania projektowe potrafią być bezsensowne, ale potrafią bardzo łatwo i ładnie ukształtować pewne rzeczy,
ale też pokazują, że jednak no, chyba nikt nie jest nieomylny i bardzo dużo rzeczy potrafi się w projekcie pojawić takich, których normalnie pewnie nie wzięlibyśmy pod uwagę i pewnie dałoby się to gdzieś załatać, natomiast faktycznie wchodzi w to jakieś takie głębokie zarządzanie projektem, ale jednocześnie odpowiednie przygotowanie zespołu i tutaj powiedziałabym, że jedna osoba po stronie integratora, jedna osoba po stronie klienta nie jest w stanie tych wszystkich problemów rozwiązać, zwłaszcza, że to są problemy bardzo często z jednej strony typowo logistyczne, z jednej strony typowo organizacyjne, produkcyjne, a czasami jeszcze informatyczne, bo pamiętajmy, że często się z tymi systemami naszych klientów łączy. Tak? Więc jest tu bardzo szeroki zakres rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę i które musimy wziąć tutaj do szerszych rozważań przy wdrażaniu, tak? Także jak najbardziej uważam, że tutaj odpowiednie przygotowanie po stronie klienta, także zespołu do tego wdrożenia jest kluczowe, abyśmy byli w stanie sobie, może inaczej, żeby nasz klient był zadowolony. Nie tylko to, żebyśmy dowieźli projekt tak, jak sobie go założyliśmy w czasie i w budżecie, ale przede wszystkim z satysfakcją klienta i ze świadomością tego, że z każdym kolejnym problemem on będzie się do nas zwracał, bo wie, że my mu w tym pomożemy. Tak, myślę, że kwestia bezpieczeństwa i zrozumienia w procesie jest bardzo ważna. Oskarze, Bartku, chcielibyście dodać coś tutaj jeszcze do tego tematu? Tak, ja mogę dodać, że właśnie to, co pani, tak jak pani wspomniała, że zespół musi być przygotowany. Zespół musi być przygotowany po obu stronach, zarówno integratora, jak i klienta. I tak jak pani Małgorzata wspomniała, że są częste, regularne spotkania, nazwijmy to statusowe, określające, gdzie jesteśmy w projekcie, który trwa nieraz nawet faktycznie rok albo półtora. To jest jedna z tak zwanych dobrych praktyk, czyli mamy powołane zespoły po stronie integratora, po stronie klienta. One są dość rozbudowane w zależności od stopnia skomplikowania takiego projektu. Tam muszą być osoby również techniczne, zatwierdzające koncept projektowy, elektryczny, programistyczny i tak dalej. Dobrą praktyką jest takie statusowe spotkanie prowadzić przynajmniej raz na dwa tygodnie, prowadzić osobny dokument, listę punktów otwartych, w której zapisujemy każde pytanie, żadne nie może zostać bez odpowiedzi, musimy tylko określić sobie, kto odpowie i do kiedy mu dajemy czas. I mówię, zarówno integrator, tak jak my, czy klient, większy, mniejszy, musi mieć też powołany zespół do prowadzenia takiego projektu. On musi być też przygotowany. Dlatego wracamy do tego, żeby, o czym rozmawialiśmy wcześniej, on musi mieć świadomość, jaka jest jego potrzeba, jak to ma wszystko tam działać, jakie dane z tego mają wychodzić, produkty. I to jest jedna z dobrych praktyk. Obie strony muszą być przygotowane. Super. Oskarze, jeszcze jakieś chciałbyś tutaj dołożyć cegiełkę? Jeszcze tak uśmiecham, bo mam wrażenie, że... Ja też się uśmiecham, bo wiem dlaczego. Że pan Bartek to odpowiedział po prostu za mnie w tym momencie. I to, co pan, panie Bartku, powiedział, to trochę przed zespołem projektowym klienta trzeba się czasami zabezpieczyć. Czyli właśnie tworzyć odpowiednie listy otwartych punktów, w odpowiedni sposób podsumowywać te spotkanie, bo jednak to słowo zapisane jest słowem bardzo ważnym. I ja się trochę zgadzam z tym, że może nie tyle co na model biznesowy kwestia tego zespołu projektowego klienta wpływa, co wpływa tak naprawdę na to, w jaki sposób stabilnie może funkcjonować integrator, bo na czym tak naprawdę integrator w tej branży w pełni zarabia? No zarabia na swoich specjalistach, zarabia na swoich konstruktorach, na swoich automatykach, tak naprawdę na ich godzinach pracy. Materiał to jest mała część tak naprawdę zysku, czy w zakresie potencjalnego niezjedzenia, tak nazwę to, buforu w projekcie, odpowiednich zabezpieczenia tych ryzyk, czy jakiegoś narzutu związanego z tym, że ten materiał trzeba przetworzyć w danej firmie. Chodzi przede wszystkim o ludzi. I jeżeli po drugiej stronie mamy zespół klienta, którym nawet po stronie integratora nie zarządza się wystarczająco sprawnie, to nasi specjaliści siedzą w tym projekcie wtedy za długo. W określonym harmonogramie, ale nie poświęcają na pewne rzeczy 8 godzin, tylko na przykład 10-12. Czyli czas, który mogliby poświęcić na realizację innych projektów. I kiedy podsumowuje się te godziny założone na ten projekt, to się okazuje, że przy 10 tysiącach godzin poświęconych na projekt nagle poświęcamy 12, a te 2 tysiące godzin to jest w tym momencie coś, co mogłoby być zyskiem w innym projekcie. Dziękuję bardzo, Oskarze.
Mamy już bardzo mało czasu. Bardzo mi się dobrze z Wami rozmawia na ten temat, ale jednak chciałabym jeszcze zapytać, myślę, że takie już podsumujące pytanie. Czy macie jakąś złotą radę dla zakładów produkcyjnych przed, może jeszcze dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli automatyzacji i robotyzacji, a obawiają się tego procesu, przed tym, aby już rozpocząć proces? Małgosiu? Czy mamy złotą radę? Tak mi się nasuwa teraz, że ogólnie rzecz biorąc, jeszcze kilka lat temu, kiedy jeździło się po zakładach produkcyjnych, niejednokrotnie było modne stwierdzenie, że idziemy z duchem idei przemysłu 4.0, więc my chcemy się rozwijać, chcemy automatyzować, robotyzować, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, czym jest ten przemysł 4.0 i tak po spotkaniu godzinnym, dwugodzinnym, a często padało takie pytanie, a co to właściwie jest ten przemysł 4.0 i co jest takie modne, bo wiemy, że musimy, ale nie bardzo wiemy, co mamy zrobić, tak? A z drugiej strony gdzieś na innych zakładach pojawiały się wdrożone roboty, bo była jakaś okazja, może nie wdrożone, zakupione, tak? W trakcie z jakiejś okazji, bo były jakieś fundusze, bo były jakieś dotacje, które nie pracowały, więc wydaje mi się, że przede wszystkim taką złotą metodą jest określenie swoich celów, tak? Bo żadna automatyzacja czy robotyzacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie wiemy, jakie są nasze jako zakładu produkcyjnego słabe strony, z czym mamy problem, czy mamy problem z rotacją, może nawet nie tylko produkcyjnego, bo dzisiaj ta automatyzacja i robotyzacja wykracza daleko, daleko dalej niż tylko produkcję, inne procesy, także logistyczne, magazynowe, więc tutaj jest ogromny obszar tego, ale pytanie jest takie, co nas boli w tym zakładzie, tak? Gdzie mamy za dużą rotację pracowników, gdzie nie możemy sobie z tym poradzić, gdzie faktycznie procesy są trudne, gdzie procesy są zbyt nużące i w trakcie swojej 8-godzinnej czy 10-godzinnej pracy, w zależności od tego, jak to wygląda, człowiek nie jest w stanie utrzymać pewnej precyzji, tak? Tam, gdzie jakby człowiek nie jest w stanie dostrzec pewnych rzeczy i trzeba wykorzystać czy systemy wizyjne wysoko skomplikowane, czy innego rodzaju narzędzia, czy być może w innym miejscu nie jesteśmy w stanie człowiekiem osiągnąć odpowiedniego czasu, cyklu, który jest nam potrzebny. A może problem leży jeszcze gdzie indziej, że tak naprawdę mamy obszar, który świetnie działa, który jest super, ale przed nim lub za nim mamy jakieś wąskie gardła. Tak? Więc przede wszystkim taki zakład produkcyjny czy innego rodzaju klient powinien zrobić sobie taki bardzo szczery rachunek sumienia, z czym ma problem. Nawet nie podchodzić do tego pod kątem automatyzacji czy robotyzacji. Po prostu powinien znaleźć wszystkie miejsca, które u niego są problematyczne, które wymagają poprawy, zmian i dopiero na tej podstawie, bo być może on wcale nie wie, co może zrobotyzować i w jaki sposób. I to jest najpiękniejsze, kiedy można wejść do klienta i zrobić taki pełny audyt tego, co, w jaki sposób, podzielić się na puzzle, tak? Stworzyć mu drogę tego, w jaki sposób może się zmieniać w firmę całkowicie automatyczną lub mniej całkowicie automatyczną, ale tak naprawdę zrobić mu taką automatę pewnie tych wszystkich potrzeb, ale musi dokładnie wiedzieć, co i gdzie go boli, gdzie są jego słabe strony i z jakimi procesami czy z jakimi działaniami ma największy problem. Bardzo dziękuję. Panowie, po dwa zdania myślę jeszcze na tą odpowiedź i mamy jeszcze kilka pytań od widzów. Marcinie? Ja nawiążę do tego, co mówiła Małgosia, ale myślę, że już wyczerpała bardzo dużo, powiedziała na temat tego, jak ten klient ma się przygotować. Ale... Tak, ale ja tylko dodam jedno zdanie. Bardzo istotne jest stworzenie zespołu projektowego i podejście do tego projektu, jak do zarządzania każdym projektem. I myślę, że to jest klucz do sukcesu, żeby razem z tym integratorem czy dostawcą systemu można było osiągnąć cel, który sobie założyliśmy. Super, dziękuję. Bartku? No ja uważam, że taki powiedzmy inwestor potencjalny musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest jego cel wobec firmy, co chce robić dalej, czy chce rozwijać, czy ma świadomość, w którą stronę pędzi świat, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o jakość, przepływ informacji i szybkość. I to, co było powiedziane, też pan Bartosz Żyłek powiedział na porannym panelu, też nawiążę do tego, pamiętajmy, że demografia jest bezlitosna i musimy obserwować, jak będzie wyglądał rynek pracy za najbliższe 3, 5, 7, 10 lat, jeśli chodzi o pracownika. Musimy też pamiętać o tym.
Super, tak bardzo to dziękuję. Oskarze? A ja tylko dołożę. Pozwolę sobie zakończyć. Tak, ja się zgadzam, oczywiście cel jest jak najbardziej ważny, zbieranie danych, to no, trzeba wiedzieć, gdzie co chcemy automatyzować, róbmy audyty, szukajmy razem z klientami. Najlepiej jak klient robi to sam w swoim zakresie, oczywiście nie zawsze może mieć do tego wyspecjalizowane zasoby, które potrafią takie rzeczy wyróżnić, więc wtedy warto mieć taki zespół projektowy po stronie klienta zbudowany, tak jak powiedział pan Marcin, i mieć osoby, które potrafią to robić. Ja natomiast też uważam, że do kwestii automatyzacji, stawiania nowych linii produkcyjnych czy automatyzacji poszczególnych segmentów tego procesu warto wykorzystywać rozwiązania cyfrowe, dlatego że w zakresie cyfrowym koszt weryfikacji, czy to rozwiązanie ma sens, jest dużo niższy niż żeby to postawić i potem mieć jeden wielki ból, że powstało coś, co na papierze wydawało się super, a w praktyce okazuje się, że nie jest. I tak naprawdę tym chciałbym zakończyć. Dobrze, bardzo dziękuję. Mam jeszcze krótkie 3 pytania od widzów, ale bardzo bym poprosiła Was o krótką i szybką odpowiedź, więc indywidualnie zapytam każdego z Was o pytanie. Pierwszym z nimi jest, jakie czynniki poza ceną powinny decydować o wyborze danej koncepcji czy integratora? Może poproszę Pana Bartka o odpowiedź. Tak, widziałem to pytanie. Przede wszystkim ta koncepcja musi być dobrze obroniona. Klient chce mieć pewność, zanim wyda naprawdę duże pieniądze i potem już nie będzie mógł się wycofać po podpisaniu kontraktu. Ta koncepcja musi być obroniona co do czasu cyklu, co do wydajności, powtarzalności, niezawodności i tak dalej. W wielkim skrócie należy poświęcić naprawdę dużo pracy przygotowaniu tej koncepcji. Ja wiem, tutaj był taki wątek, czy to za darmo, czy nie za darmo, no jest to według nas jakiś koszt, który musimy ponieść. Koncepcja musi być obroniona, przemyślana, przeanalizowana, po którą się podpisze każdy członek zespołu. Super, dziękuję. Marcinie, do Ciebie pytanie, jak wybrać odpowiedniego integratora w danej branży? No to się wiąże z tym, o czym mówił pan Bartosz. Ja myślę, że nikt z nas, powiem żartem, nikt z nas, gdybyśmy tylko patrzyli na cenę, mówię o nas, ale też o klientach, gdybyśmy patrzyli tylko na cenę, to każdy z nas by jeździł trabantem, a niestety nie jeździmy, albo dobrze, że nie jeździmy. Więc myślę, że jest tych kryteriów jest znacznie więcej i gdybym ja wybierał dostawcę, no to jasne, żebym patrzył na doświadczenie tego integratora, na to, co on wykonał. Na pewno bym dokonał wizyty referencyjnej, nie jednej, pewnie kilku, w zależności od wielkości projektu. No i istotna jest opinia i zespół osób, która jest po stronie dostawcy danego rozwiązania. No przecież nie kupimy systemu, którego ktoś nie robił, mówiąc o dużej skali, powiedzmy sobie o projekcie za 10 milionów złotych, nie kupimy od firmy, która tego nie wykonała. Jeżeli ma 5-osobowy zespół, no to też raczej tego nie zrobi. Dlatego no, trzeba na to patrzeć raczej wieloparametrowo, a nie tylko przez pryzmat na pewno ceny. To jest temat, który chciałabym dalej rozwinąć, ale niestety zabrakło nam czasu. Jeszcze może króciutkie pytanie, może Gosiu do Ciebie, tutaj Pani Justyna było pytanie. W tym panelu poruszony temat, klienci pytają o rozwiązania, nie chcą za nie płacić. Później idą do konkurencyjnego integratora o wycenę, jednak na etapie wyboru integratora jaką można mieć pewność, że oferta cenowa za przygotowanie rozwiązania będzie konkurencyjna cenowo. Mam krótką odpowiedź baza konkurencyjności, tak. Ale myślę, że Gosiu pozwolę Ci odpowiedzieć. Powiem tak, wydaje mi się, że branża automatyzacji i robotyzacji, jakby nasza ta integratorska wewnętrzna jest na tyle mała i nie ma aż tak dużej konkurencji, że wszyscy pracujemy na bardzo podobnych komponentach, pracujemy na bardzo podobnych rozwiązaniach i powiem szczerze, że wydaje mi się, że faktycznie tutaj kierowanie się chyba bardziej doświadczeniem zespołów, firm, tak, byłoby tu kluczowe, bo nie sądzę, żeby te ceny aż tak bardzo się różniły, a o ile boimy się, że ta cena jest zbyt wysoka do naszych potrzeb, można tak naprawdę przyglądać się temu na etapie, jeśli koncepcja nam się podoba, budżet jest zbyt wysoki, co możemy z tym zrobić, tak? Bo na pewno są jakieś elementy, które można wspólnymi siłami przedyskutować, zmienić odrobinę proces, czy faktycznie wykorzystać inne rozwiązania, a może po prostu
miał przygotować analizę zwrotu z inwestycji. Natomiast nie sądzę, aby wśród firm działających na rynku rozbieżności cenowe, tych realnie działających, tych, które funkcjonują z klientami, były aż tak ogromne, że można się spodziewać tych różnic w cenie. Natomiast faktycznie jest to bolesne, kiedy dostajemy zapytania od firm i wiemy, że pracuje nad tym, nie wiem, 7-8 integratorów, bo pytanie, czy nasza praca jest faktycznie zasadna, tak? Ja bym tu poleciła też naszą platformę, ponieważ my jako przedstawiciele Was, integratorzy, łączymy z zakładami produkcyjnymi, dlatego jeżeli Państwo są zainteresowani wiedzą i też pozyskaniem nowych technologii i rozwiązań, to serdecznie zapraszamy do współpracy. Ale musimy już kończyć, ponieważ nasz czas mija. Ja serdecznie Państwu bardzo dziękuję, przede wszystkim moim gościom za udział w dyskusji i wszystkim widzom. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.